Gdy w lipcu otrzymałem szansę pracy w Igrach Suwałki, to na pewno była to duża niewiadoma, bo byliśmy w nowej rzeczywistości. Przygotowaliśmy się do startu w drugiej lidze. No i na pewno wszyscy czekaliśmy z taką niecierpliwością, ale też mieliśmy jakieś pewne obawy o to, jak to będzie wyglądało w najbliższej rundzie. Natomiast widząc drużynę, jak funkcjonuje od pierwszego dnia po powrocie do treningów na początku sierpnia i nawet po tym pierwszym sparingu, który przegraliśmy wysoko z Rakowem, wiedzieliśmy, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę, bo widzieliśmy, że ta drużyna rośnie i że przede wszystkim jest w niej taka zadra i chęć pokazania, że zawodnicy mają swoją piłkarską wartość pomimo tego spadku z pierwszej ligi. No i na tym zbudowaliśmy całą naszą historię w tej najbliższej rundzie. Oczywiście przed pierwszym meczem ligowym jeszcze czekało nas starcie w Pucharze Polski ze Ślęzą Wrocław i był to mecz, który pokazał, jak wiele jeszcze rzeczy musimy poprawić w naszej pracy i w tym, żeby lepiej funkcjonować na boisku. No i też pokazał, że jeszcze potrzebujemy dwóch ludzi do pomocy, którzy dadzą nam też trochę więcej jakości. Natomiast później w każdym sparingu wyglądało już to coraz lepiej i szykując się do tego pierwszego spotkania, analizując sobie też to, co było za nami, to przed meczem z Elblągiem już postanowiliśmy, że będziemy taką drużyną, która musi się czymś wyróżniać i na pewno wyróżniać nas miał nasz charakter. I też myślę, że to nasze hasło takie przewodnie, czyli charakterne wigry w tym nowym rozdaniu, to też nam towarzyszyło przez całą rundę. I myślę, że to jest taka rzecz, która była widoczna podczas tych naszych spotkań i podczas tego, jak funkcjonowaliśmy przez ostatnie miesiące. Na pewno przed pierwszym starciem ligowym było czuć taką dużą motywację i mieliśmy już taką też większą pewność siebie, bo pewne rzeczy już były widoczne na boisku, że nabraliśmy automatyzmów, mimo że za nami było tylko raptem kilkanaście takich mocniejszych treningów i mocno skupionych na taktyce. No i samo to spotkanie też przebiegało pod nasze dyktando, choć mieliśmy w tym spotkaniu też trudny moment. Prowadziliśmy po bramce Denisa Gojko, ale jeszcze w pierwszej połowie Olimpia Elbląg miała rzut karny i gdzieś wykorzystując ten rzut karny wróciły takie, można powiedzieć, demony przeszłości. Myślę, że w drugiej połowie potem udowodniliśmy, że chcemy mocno wejść w tą rundę i w ten sezon. Na pewno też to było fajne, że na początku tej rundy kibice byli z nami na stadionie i oni nam pomagali. Myślę, że to też było widać w wynikach, bo zaczęliśmy tą rundę zwycięstwami u siebie, a potem z przebiegu czasu, już kiedy kibiców nie było, te wyniki też były słabsze w spotkaniach domowych. Po pierwszej kolejce przyszedł czas na pierwszy wyjazd daleki do Stargardu i wiedzieliśmy, że będziemy grać w trudnych warunkach na trudnym boisku i z rywalem, który jest taki nieobliczalny, szczególnie właśnie w spotkaniach u siebie. Gra w naszym wykonaniu była bardzo szarpana. No i nadzialiśmy się na kontrę w pierwszej połowie. To była na pewno jedna ze słabszych naszych połów w tej rundzie. Natomiast to, jak zareagowaliśmy w przerwie i później było to widać w drugiej połowie na boisku, no to też pokazywało, że jesteśmy po prostu groźni i tak naprawdę brakowało nam wtedy strzelenia bramki na 1-1. To też był taki kubeł zimnej wody wylany na nasze głowy, do tego, że naprawdę w tej lidze z każdym rywalem musimy po prostu wchodzić na maksymalne swoje możliwości i dawać siebie absolutnie 100%. Wracając ze Stargardu, byliśmy w takim stanie emocjonalnym, gdzie było dużo rozgoryczenia, dużo złości, no ale też na tej porażce, ta porażka można powiedzieć, że była nawozem do sukcesu i na niej zbudowaliśmy to, co się działo później. Później była bardzo dobra seria zwycięstw, kiedy rozpoczęliśmy ją u siebie w meczu ze Skrom. Straciliśmy bramkę po rzucie wolnym, po stałym fragmencie gry i musieliśmy gonić. I myślę, że
Tutaj było widać też dużo z tego, o czym mówiliśmy, czyli charakterne gry. Z tego 0-1 dla przeciwnika wyciągnęliśmy na 2-1 i potem już to szło tak w miarę płynnie we wszystkich tych spotkaniach. Wyjazd na Garbarnię, który zakończył się naszym zwycięstwem 3-1 i już było coraz więcej pozytywów. Następnie graliśmy u siebie domowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które też bardzo dobrze się dla nas ułożyło i to było takie spotkanie, gdzie też wszyscy chcieliśmy wygrać wysoko, biorąc pod uwagę, że przeciwnik grał w 10, ale mnóstwo sytuacji nie wykorzystaliśmy i skończył się ten mecz wtedy 2-0 dla naszej ekipy. W 6. kolejce jechaliśmy do Kalisza. No i jak dobrze wiemy, ten mecz toczył się pod nasze dyktando i wygraliśmy go 3-0 i był to chyba jeden z takich lepszych naszych spotkań, jedno z naszych lepszych spotkań w tej rundzie. Po tym meczu pierwszy raz byliśmy na fotelu lidera i też Kamil Adamek, który strzelał bramki seriami, był liderem strzelców i na pewno też to dodało dużo takiej energii wszystkim ludziom w klubie i całej tej szatni, dużo takiej wiary w siebie. No i nie ma co ukrywać, że z niecierpliwością czekaliśmy na najbliższe spotkanie, a to miało nadejść. No dosyć długo musieliśmy na to czekać, bo mieliśmy pauzę w tej kolejce po Kaliszu i starcie z Motorem to dodawało jeszcze takiego dodatkowego smaczku i też przez pryzmat kibiców, bo kibice Motoru wybierali się na mecz, nasi kibice też. Już się nie mogliśmy doczekać tego spotkania, bo wiadomo, że jak dobrze idzie, to chce się te mecze grać, niekoniecznie chcieliśmy mieć tą przerwę. Natomiast no też dużo rzeczy się wydarzyło jeszcze przed samym spotkaniem z Motorem. Między innymi to, że Suwałki znalazły się w czerwonej strefie i nie mogliśmy przyjąć kibiców na to spotkanie i od tego momentu już musieliśmy sobie radzić bez naszych fanów. Natomiast sam mecz z Motorem, który był bardzo trudny, bo rywal wysoko postawił poprzeczkę, wygraliśmy i kontynuowaliśmy naszą serię zwycięstw. Wszystko wyglądało dobrze, imponująco i byliśmy zadowoleni z wielu rzeczy. Natomiast chcieliśmy jeszcze cały czas poprawiać też naszą grę w ataku i od tego spotkania już kolejnego przed Bytowym, przed Chojniczanką coraz więcej rzeczy chcieliśmy wdrożyć w grze w ataku pozycyjnym. I jadąc do Bytowa mieliśmy już przygotowany też swój konkretny plan. Całkiem dobrze wychodziliśmy tam z pressingu, radziliśmy sobie z tym, jak rywal do nas podchodził. Potrafiliśmy zagrać i bezpośrednio i wprowadzając piłkę poprzez wszystkie formacje i ten mecz, mimo że też Bytowia sobie stworzyła sytuację, to był taki mecz, który wskazał, że ta droga, którą obraliśmy, jest dobra. No i można powiedzieć, że ten wrzesień i październik to były naprawdę takie dobre miesiące w naszym wykonaniu. No i na koniec października czekało nas starcie z Chojniczanką, czyli takim głównym kandydatem do awansu w tych przedsezonowych typowaniach. I to spotkanie też wyglądało naprawdę dobrze. Dużo rzeczy było w naszej grze pozytywnych i takie wizualne wrażenie mieliśmy takie, że po prostu dużo bardziej zasługiwaliśmy wtedy na 3 punkty. No ale Chojnice to była drużyna, która przerwała tą naszą passę, bo z nimi zremisowaliśmy 0-0. I myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że to był tydzień, w którym straciliśmy Martina Dobrotkę i Kamila Adamka i tak naprawdę Martin na sam mecz z Chojnicami wydobrzał, ale też już potem do końca rundy musiał sobie radzić z drobnym urazem. Natomiast Kamil Adamek wypadł na bardzo długo i wrócił dopiero na 2 ostatnie spotkania w tej rundzie. W 11. kolejce, czyli 10. naszym spotkaniu, przyszło nam jechać do Rzeszowa na spotkanie z silną Stalą Rzeszów i też wiedzieliśmy po analizie, że to jest drużyna, która bardzo dobrze jest przygotowana taktycznie do rywali. W trakcie meczu ze Stalą pamiętam, że w pierwszej połowie, pod sam koniec pierwszej połowy, Kacper Wełniak gdzieś tam w starciu też z obrońcą i bramkarzem rywali źle upadł i też nabawił się urazu, który w pierwszym momencie nie wyglądał na tyle groźnie. No ale też jak się okazało później
wyłączył go z gry na około miesiąc czasu. No i jeszcze też pechowo w tym starciu Martin Dobrodka doznał urazu nosa, który też przez najbliższe tygodnie mu mocno doskwierał i uniemożliwił mu granie we wszystkich spotkaniach. I tak myślę, że to był przełomowy mecz, jeśli chodzi o taką naszą obniżkę, może nie formy, bo my graliśmy całkiem nieźle w większości tych spotkań po Stali Rzeszów, może poza Sokołem Ostródą. Natomiast na pewno jeśli chodzi o zdobywane przez nas punkty i możliwość rotacji w składzie, i to po prostu było widoczne, i widoczne też to było w tabeli.